tvpodkarpacie.pl. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami od 30 sierpnia do 24 września 2012. Zarząd Powiatu odbył jedno posiedzenie 12 września, na którym omówiono poniższe sprawy. Sprawy budżetowe. Członkowie zarządu podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanockiego na 2012 rok. W związku z podpisaniem umowy z województwem podkarpackim przyznana została dotacja w kwocie 1500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały zarządu powiatu z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanockiego na 2012 rok. W uchwale dokonano zmiany brzmienia paragrafu 1. Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok dotyczący zwiększenia wydatków o kwotę 44 tysięcy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów powiatu sanockiego. Zwrot wypracowanych dochodów w kwocie 3710 zł z tytułu najmu pomieszczeń dla zespołu szkół nr 2 w Sanoku oraz zwrotu 1500 zł darowizny od osób prywatnych i odszkodowanie za zalanie budynku od Ergo Hesti kwota 17 101 zł dla domu dziecka w Sanoku. Zabezpieczenie łącznej kwoty w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie poboczy, odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej oraz wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni tłuczniowych. W związku z zaciągnięciem pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 999 928 zł konieczne jest ustalenie rocznych limitów zobowiązań na finansowanie przedsięwzięcia termomodernizacja szkół i placówek powiatu sanockiego. Zmniejszenia dochodów w kwocie 761 037 zł, wydatków o 901 493 zł oraz deficytu o kwotę 140 456 zł. Wynika to ze zmiany harmonogramu finansowego dla projektu PSAP Podkarpacki System Administracji Publicznej. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pod nazwą termomodernizacja szkół i placówek powiatu sanockiego. Udzielenia pomocy finansowej gminie miasto Sanoka z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą przebudowa dróg ulicy Wyspiańskiego, Witkiewicza, ulicy Korczaka. Zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pod nazwą przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych ulica Rymanowska, Kościuszki, Jagiellońska w Sanoku. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap drugi bezpieczeństwo, dostępność, rozwój na lata 2012-2015 uchwała intencyjna. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu sanockiego na lata 2012-2023. Zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Sanoku i nadania statutu zakładowi. Sprawy z zakresu służby zdrowia. Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości powiatu sanockiego hipoteką do kwoty 2,5 miliona złotych na nieruchomości zabudowanej budynkami objętymi działkami nr 1577/3, 1577/5, 1577/9 stanowiącej własność powiatu sanockiego, a będącej w użytkowaniu samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Sanoku tytułem zabezpieczenia kredytu na zakup angiografu wraz z zaprojektowaniem pracowni radiologii zabiegowej i wykonywania robót budowlanych dla SPZOS. Omówiono prośbę skierowaną przez SPZOS o sfinansowanie remontu oddziału położniczego specjalistycznego szpitala w Sanoku. Sprawa zostanie skierowana do rozważania na konwent wójtów i burmistrzów. Dodatkowo zaproponowano, aby wyżej wymienione zadanie rozważyć podczas projektowania przyszłorocznego budżetu powiatu sanockiego. Sprawy z zakresu oświaty. Omówiono drugą prośbę dyrektora zespołu szkół nr 2 odnośnie zwiększenia dochodów finansowych o kwotę 4000 zł na zapłatę delegacji służbowych dojeżdżających nauczycieli na nauczanie indywidualne. Prośba o zwiększenie środków zostanie uwzględniona przy wyliczeniu braków. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia z powiatem bieszczadzkim wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej. Sprawy z zakresu geodezji. Członkowie zarządu pozytywnie odnieśli się do prośby pani Milczanowskiej o wyrażenie zgody na wejście w teren działki nr 487 położonej w Sanoku, Obrem Śródmieście, stanowiącej własność powiatu sanockiego celem wykonania odwodnienia działki nr 489 przez 2 będącej jej własnością. Podjęto decyzję w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz zespołu szkół nr 2 w Sanoku w stosunku do
części nieruchomości na rzecz Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, części nieruchomości położonych w Sanoku, obręb Posada, chodzi o działkę pod Orlika. Wyrażono zgodę na usunięcie drzewa wierzby rosnącego przy budynku portierni na działce 829/4 położonej w Sanoku, obręb Posada przy ulicy 800-lecia stanowiącej własność powiatu sanockiego w użytkowaniu SPZOS w Sanoku. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie od 30 sierpnia do 24 września. Na ostatniej sesji Rady Powiatu 30 sierpnia przyjęto 12 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco. W sprawie powierzenia gminie miasto Sanoka zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującymi przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Sanoka w trakcie realizacji. W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości powiatu sanockiego w trakcie realizacji. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanockiego na 2012 rok zwrot dochodów do szkół zrealizowana. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanockiego na 2012 rok kwota 9 065 zł. Są to otrzymane środki przeznaczone na organizację drugich Nocy Kultury Galicyjskiej i otwarcie Galerii Beksińskiego w trakcie realizacji. W sprawie zmiany uchwały określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej społecznej osób oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2012 w trakcie realizacji. W sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej nr 1 w Sanoku wchodzącej w skład zespołu szkół nr 1 zrealizowana. W sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej nr 2 w Sanoku wchodzącej w skład zespołu szkół nr 2 w Sanoku zrealizowana. W sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej nr 3 wchodzącej w skład ZS nr 3 zrealizowana. W sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej nr 4 zrealizowana. W sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej nr 5 zrealizowana. W sprawie przekształcenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład zespołu szkół nr 5 w Sanoku zrealizowana. W sprawie przekształcenia technikum uzupełniającego nr 1 wchodzącego w skład zespołu szkół nr 1 w Sanoku zrealizowana. Sprawozdanie z pracy starosty między sesjami. Na początek sprawy inwestycyjne. W tym tygodniu podpisujemy umowę z trzema wykonawcami na wykonanie termomodernizacji zespołu szkół nr 2, zespołu szkół nr 5 oraz trzech budynków RCRE. Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie remont budynku bursy szkolnej przeprowadzony zostanie między marcem a czerwcem 2013 roku. Łączna wartość projektu 3 600 000. Jesteśmy w trakcie podpisywania umów na projekty mostów na odcinkach dróg Tarnawa, Kalnica, Zarszyn, Odrzechowa, Mrzygu, Trawa, Wołoska. Łączna wartość dokumentacji to ponad 73 tysiące złotych, po 24 tysiące 600 złotych za każdą dokumentację. Po jej opracowaniu będziemy wiedzieć, jaki będzie całkowity koszt tych zadań. W tym tygodniu będzie miał miejsce odbiór robót na drodze Pastwiska Puławy. We wrześniu przekazaliśmy wykonawcom pracę budowy naszych drogowych inwestycji. Na części z nich prace już trwają, na innych rozpoczną się na dniach. Przypomnę, że chodzi o ulicę 2 Armii Wojska Polskiego i Konopnickiej oraz odcinki dróg Prusiek Wysoczany, Góra Morochowska tak zwana, Krzemienna, Jurowce, Raczkowa, Rozkucie Robienka, Wola Piotrowa przez wieś, Długie Pokoszówka, Rzepeć, Kalnice, Mchawa, Krzemienna, Jurowce, Raczkowa. Wartość tych wszystkich zadań to 10 200 000 zł, z czego blisko 3 miliony złotych to nasz wkład własny. Pod koniec tygodnia nastąpi odbiór wentylacji w zespołach szkół nr 2 i 4. W ten sposób kuchnie w obydwu szkołach są już dostosowane do najnowszych przepisów i norm sanitarnych. Łączna wartość prac to 140 000 zł. 1 października rusza Centrum Integracji Społecznej. Siedziba centrum będzie zlokalizowana w budynkach przy ulicy Stróżowskiej 15 i 16. Na wyposażenie placówki pierwsze 3 miesiące działalności otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego 270 tysięcy złotych. Dzisiaj dyrektor PCPR podpisał w Warszawie umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na udział naszego powiatu w systemowym projekcie ministerstwa. Wartość całego zadania to 1 300 tysięcy złotych, z czego na działalność CIS-u w 2013 roku przeznaczona zostanie kwota około 420 tysięcy złotych. 15 września oddaliśmy do użytku boisko przy zespole szkół nr 4. Koszt obiektu to niespełna 100 tysięcy złotych, z czego 30 tysięcy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Wspólnie z Muzeum Historycznym rozpoczynamy w szkołach ponadgimnazjalnych lekcje promujące życie i twórczość Zdzisława Beksińskiego. W ciągu tego roku szkolnego każda klasa z każdej ze szkół będzie miała możliwość bezpłatnego odwiedzenia galerii i zapoznania się z twórczością naszego największego artysty. W pierwszym kwartale przyszłego roku kupimy karetkę dla naszego szpitala, 250 tysięcy złotych, na pojazd przekaże nam wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz, Śmigielska. Kolejne 200 tysięcy złotych otrzymamy od wojewody na wyposażenie
jednego z pięciu na Podkarpaciu, zlokalizowanego w naszym szpitalu Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Nasze centrum obejmuje pięć powiatów swoim zasięgiem: Bieszczadzki, Leski, Brzozowski, Strzyżowski oraz Sanocki. W związku z awarią aparatu do znieczulania wystąpiłem do wojewody z wnioskiem o 150 tysięcy złotych na zakup takiego urządzenia dla naszego szpitala. 14 września w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku odbył się pokaz filmu zrealizowanych przez studentów dziennikarstwa z Łodzi, których gościliśmy podczas wakacji w Sanoku w naszej bursie. Na pokaz w Auli przyjechali nie tylko autorzy i opiekuni warsztatów, ale też osoby, które były bohaterami reportaży. Dla wielu z nich było to pierwsze spotkanie z tak szerokim gronem odbiorców i możliwość opowiedzenia po raz pierwszy o swoich pasjach, zamiłowaniach i działalności. Łącznie podczas warsztatów powstało 13 materiałów filmowych, do których jak opowiad mamy prawa autorskie. W najbliższą środę, 26 września, zapraszamy na Sanocki Rynek w godzinach od 11.30 do 13.00 na imprezę pod nazwą Europejski Dzień Języków. W programie koncert laureatów Festiwalu Piosenki Europejskiej, spacer po Europie, czyli poznawanie kultur krajów europejskich, zabawy dla dzieci, rozdawanie chorągiewek z flagami państw europejskich oraz materiałów promujących naukę języków. 26 września został ogłoszony przez Radę Europy Dniem Języków. Jako powiat chcieliśmy się przyłączyć do promocji nauki języków obcych, stąd też pomysł zorganizowania takiej imprezy. Na koniec przypominam również o ważnej dla nas uroczystości, która odbędzie się 5 października na Rynku Galicyjskim w Skanseniu. O godzinie 11 rozpocznie się wręczenie sztandaru 21 Batalionowi Logistycznemu z Rzeszowa. Uroczystość połączona będzie z piknikiem podhalańskim, na którym będzie można zobaczyć pokaz sprzętu wojskowego i służb ratowniczych, prezentację kół gospodyń wiejskich, koncerty oraz zabawy i animacje dla dzieci. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu. Dziękuję bardzo. TV Podkarpacie.pl